Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu i witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Zagrajmy w Terrarię Hardcore Expert. No i powiem wam, że jeszcze do Wall of Flesha nam trochę zostało, ponieważ musiałbym sobie coś porobić na tym świecie. No i w tym celu wybrałem się do piekła, ponieważ tutaj też muszę trochę spraw załatwić. Przede wszystkim muszę uzbierać trochę Hellstone'u na Phoenix Blaster. Do tego już zacznę sobie robić platformę na niego, na Wall of Flesha. No i jeszcze chciałbym pootwierać parę cienistych skrzyń, żeby tam pozbierać sobie przedmioty. No proste. No i właśnie wydaje mi się, że nagramy sobie jeszcze z dwa odcinki, tak, żeby było okrąglutko tam, żeby był 35 odcinek już zbicia. No i jeszcze chciałem wspomnieć, że bardzo dziękuję za wszystkie życzenia. Naprawdę nie spodziewałem się, że pojawi się ich aż tyle, bo ledwo co tam napomknąłem sobie pod koniec filmu, już trochę się spieszyłem. No i bardzo dużo się życzeń pojawiło, bardzo dziękuję, jest mi niezmiernie miło. No i dobra, powiem wam, że trochę mało jest tutaj miejsca, jest też dużo lawy, więc nie ukrywam, że zastanawia mnie, w jaki sposób to moje bicie będzie wyglądało, ale wiecie co, zmieścimy się jakoś, spróbujemy, bo w sumie nie mamy wyboru. Tutaj mogę budować jak świetnie. Aha, i jeszcze warto wspomnieć, że poza nagraniem już połączyłem sobie Obsidian Skull z Cobalt Shieldem. Cobalt Shieldy miałem dwa, więc to tam, a w sumie to już i tak nie ma znaczenia. No i powiem wam, że trafiło mi się Warding, więc jeszcze więcej defensa mamy. No, i tu mamy domek, dzbanuszki też porozwalamy sobie. Ale tam dzbanuszki to tam mi tam najmniej zależy akurat. Raczej wolałbym te skrzynki. Dobra, no to idziemy dalej w sumie. Nie będę się skupiał na samych dzbankach. Jeszcze impy się pojawiają właśnie. Najgorsze i tak na tej platformie będą jednak te lava slime. Tutaj może wyleję sobie lawę, bo ona mi stoi na drodze. I słuchajcie, o, lava slime. No właśnie, już się pojawił. I słuchajcie, powiem wam, że jeszcze będę musiał sobie te domki tutaj pozbijać, bo nie chciałbym się nigdzie zahaczyć mimo wszystko, bo platforma i przygotowanie miejsca do walki to też jest podstawa. Widzieliście, jak bardzo się to tam sprawdziło na Queen Bee oraz na Skeletronie. No a mieliście też przykład, jak bardzo miejsce się nie sprawdziło w przypadku Eater of Wardsa, więc miejsce, w którym walczymy, ma również olbrzymie znaczenie. No i chcę w miarę prostą platformę, jakichś tam zakrętów szalonych nie będę robił, ale mimo wszystko jakoś to sobie jeszcze powyrównuję, zobaczymy. Jeszcze mamy dwa odcinki takie. Zastanawiałem się, czy może w przyszłym coś pobudować, ale wiecie co, może na razie z budowaniem dam sobie spokój. I tak mamy sporo wybudowane. Owszem, przydałoby się dla tych przyszłych NPC. O kurde. Uff. I jedyne co jeszcze na pewno zrobię przed hard mode'em, no to przeprowadzę sobie Witch Doktora do dżungli, tak żeby już później nie robić z tego powodu tam zamieszania, bo z doświadczenia wiem, że lepiej takie sprawy załatwić sobie teraz. No i jeszcze zobaczymy tu spód, no. Może tu będzie jakaś... O, jest! Patrzcie, dobrze, że sprawdziliśmy. No i co mamy? Meteoryt... No... W sumie, czy to mi się przyda? Nawet lansa, mam już Knight's Edge'a, więc to, ta lansa to tak tylko do sprawdzania rzeczy przez ściany. No i mamy czarną dziurę, albo złotą dziurę. No, 5 golda. Wow, w sumie ile mamy już golda? Platynę 81. No, czyli jeszcze troszkę tam nam brakuje na skrzydełka. No, ale na pewno uzbieramy sobie... bo jeszcze będziemy mieli przecież Wall of Flesha, więc to tam... Myślę, że problemu nie ma. O, serduszka. Świat mnie kocha. Albo i nie, bo wzywa na mnie slajmy ekspertowe. Idźcie, panny. Nie chcę was. Dobra, może nie będę go bił. Jak się tam zblokował ściany w ścianie, no to niech sobie tam jest. No i idziemy na lewo. Tu jeszcze jakieś lawy niepożądane. A idźcie, panny. Po co mi wy? Jeszcze można by było sobie pozbierać te Fire Blossom, bo one... No przydałoby się po prostu farmę zrobić, tylko je można tam wykiełkować, że tak powiem,
w jakichś godzinach. Ja musiałem te godziny sobie sprawdzić, bo nie pamiętam już, chyba o 4:30, jakoś tak, że wschód czy zachód, nie pamiętam dokładnie, ale coś takiego na pewno było. No te budynki są nawet spore, powiem wam. Tutaj nawet nie ma różnicy to, że mam mały świat. Jakoś się one tak rozciągają tu. A biję z kilofu, bo i tak nie ma potrzeby na razie bić czegoś innego. Ale dobra. W sumie wrócimy się. Tu gdzieś. Żeby platformę dalej budować. Tylko musiałbym sporo tego jeszcze. Nie wiem, ile mi wystarczy. Naprawdę. O. Jesteśmy po lewej stronie świata, więc od lewej będziemy go bili do prawej. No w sumie, na I Love Voices też tak biłem. Więc chyba ta strona mi nawet odpowiada. Chociaż to bez różnicy, to tam jedna z tych najmniej ważnych kwestii. Dobra, to platforma dalej. Kolejny budynek. A, jeszcze chciałem pozbierać sobie zegary do domku. W sumie i tak mam zegarek na rękę, ale do domku, bo te zegary są bardzo ładne i w ogóle się tam przydają w jakimś sensie. I bookcase'y, bo bookcase'y, później można robić te książki. No i tu widzę jakieś takie odsłonięte hellstone'y, więc może pozbieram chociaż trochę tego. Na handguna ulepszonego potrzebowałbym sobie 30 bryłek, coś takiego, bo 10 sztabek, nie? Mam obsydian, no to przetopię sobie, tylko te bryłki potrzebuję. No tam mam 6, no to tylko troszkę trzeba tego uzbierać, no i będzie. Jakoś trudne do zrobienia to nie jest, jak już mamy handguna. No i jeszcze tutaj na prawo jest tego sporo, mamy 22, więc 8 uzbieramy. Nie wyleje mi się to, nie? Tutaj, o, dobra. O, chwyci, dobra. No 31, to wystarczy. To tam za jakiś czas się wrócimy. Może ten odcinek będzie tak 15-minutowy, bo jednak zależy mi na tym, żeby platformę jakąś zrobić, a nie jestem do końca przekonany, czy 10 minut na to wystarczy. Bo mógłbym też tam robić przyspieszenia czy coś, ale ostatnio przyspieszeń było dużo. Jak już w ogóle mówiłem coś wtedy o budowaniu w przyszłości, to kolejne przyspieszenie by było i taka seria na przyspieszeniach, to nie do końca na tym polega. O, party girl. Jeszcze jej nie miałem. Ona przychodzi jak tam mamy ileś NPC. Jeszcze mi nie przyszła dopiero teraz. O. Zastanawiam się, czy nie zjechać sobie trochę z tą platformą. Bo jak będziemy za wysoko, to on nas przyciągnie. Że próbowaliśmy uciec czy coś. To wiecie co, może obniżę nieco poziom. Dobra, jeszcze trochę. Jak będzie proste, to też nie będzie dobre. Do końca. A tutaj też jednak trzeba momentami podnieść platformę. Takie ukształcenie terenu. No, imp, gin już. O! O! Ciebie nie chcę. Ty mnie wkurzasz, demon. 50. No i znowu snajper. No jak on tak strzela dziwnie? Snajper jeden. Pytyfy. Dobra, to zejdziemy jeszcze troszkę tak. O, patrzcie, teren znowu coraz niżej i coraz niżej. Śmiesznie. Dobra, no to jeszcze niżej, skoro tak mi proponujecie. Ja spodziewałem się, że właśnie obniżymy sobie troszkę platformę, ale nie, że aż tak, no. No i teraz w górę. Jak w górę, no to wiecie co. Ja będę musiał zmienić tę platformę, bo użyteczność jest taka średnia, chociaż wiecie co, na razie zrobię tak. Hops, hops. I teraz w ten sposób, niech się to wyleje, ja się przekopię.
kolejny. Przekopię się, spoko. No, szybciej się wylewaj. Jeszcze tu trochę zostało. W ogóle dasza nie mam, bo wziąłem sobie za dasza tego shielda obsydianowego. A teraz tak chciałem zdaszować na niego i się nie udało. Taki zonk. Jeszcze bym tę lawę tutaj stąd zdjął, bo przeszkadza. Tylko wolałbym już w tym czasie dalej robić platformę. Więc może... Dobra, niech się to tam wylewa czy coś. Idzie mi ten duży. I Blood Moon kolejny, który to już? To już nawet chyba trzeci z rzędu. Albo drugi. No wytyfy. Ajajaj, narzekałem na początku serii, że nie ma Blood Moona, no to teraz pod koniec cały czas wyskakuje. No nieźle. Daj moje szczęście. Jak z tą platformą? Może być, może być. Jeszcze trochę byśmy tego potrzebowali i już za niedługo. Wydaje mi się, że będzie odpowiednia. Tylko jeszcze te budynki tutaj lekko przekształcić. To miejsce mi się bardzo nie podoba, bo tutaj możemy umrzeć. Tak głupio. Mamy kolejny imp. Idźcie. Nie potrzebuję was. Dobra, niech się to tam wylewa. Nie wleje mi się tu, co nie? To. Może w ten sposób jeszcze. Dobra, i tam już widzimy, że się gromadzą lawa slimy. No, dobrze, że ich zaklinowałem. Jakby tu weszły, parowały. Wiecie co, chyba nie ma tutaj możliwości. Muszę to sobie podnieść, tę platformę. No i na tym poziomie już jakiś czas tutaj będziemy sobie biegli. Już nie będę obniżał tego, bo znowu tam się wzniesie. Widzicie, już się wznosi, jest jakiś domek. To będę musiał niepotrzebnie pracować. Tylko jeszcze te domki wygładzić i będzie platforma spoko. No i znowu tutaj lawa, no. Kurczę, takie głupie miejsca są. Ale jest skrzynka. I mamy Hellwing Bow, to jest ten niecelny, nie? Z piekła to. Ja tego za bardzo nie lubię. Du. No, te baty takie. Dobra. Już mi tu wskakują. A, jeszcze demon z lalką. Dobra. Lawa nie zadziała na tę lalkę, bo... Jak? Tylko musiałbym... Właśnie, żeby to wziąć. Aj, no zraniłem się. I znowu. Dobra. Ale żyję, mam lalkę już do bicia, no to jest dobrze. W sumie tę skrzynkę bym sobie wziął. Do magazynu będzie w przyszłości, czy coś tam. No i jeszcze porobimy sobie tę platformę przez ileś tam. I wydaje mi się, że moglibyśmy już powoli też wracać, żeby zrobić sobie jednak tego Phoenix Blastera. Aj, no znowu ty. Jeszcze baty wkurzające. Ja mam mało HP. Nie chcę zginąć. To byłby fail. Dobra. Umówmy się tak. Do następnego budynku jeszcze będziemy tutaj platformę robili. No i wychodzimy z piekła. No. Niech będzie taka umowa. Wydaje mi się, że platforma na Wall of Flesha chyba wystarczy. Planuję go raczej szybko ubić. Bo mam binejdy, mam gwiazdki, mam jeszcze tam Phoenix Blastera. No to wydaje mi się, że jakoś specjalnie trudno nie będzie. Akurat z wszystkich bossów ekspertowych Wall of Flesha się zawsze najmniej boję. Jakoś tak już mam, bo Skeletron ma te swoje czaszki, których nie za bardzo umiem unikać, chociaż już lepiej ostatnio mi poszło. Inni bossowie też coś tam mają, Queen Bee ma szarże. No a jedyne co ma tam Wall of Flesh to, że sobie przyspiesza. Ale na to jest rada przecież. Dobrze, że tego unikłem, mógł mnie wyrekcić nawet. Dobra.
Już, już. To jeszcze dalej. Tu jeszcze jest w sumie Hellstone. No. Dobra, no to jeszcze chciałbym się uwinąć. To, robię platformę. No i zobaczymy, kiedy będzie następny budynek. Tak jak powiedziałem, że do niego robimy. O, bat. Nie ma budynku, ale jest wzniesienie, którego chyba nie sposób przekopać, bo zbyt dużo lawy tu jest. Więc w tym miejscu będzie dziwnie. Naprawdę. Ale budynku żadnego nadal nie ma, no to sobie troszkę jeszcze pokopiemy. Dobra. Bo widzę, że tutaj mnie wkurzają bardzo. To jeszcze, jeszcze, jeszcze. No i budynek kiedy będzie? Tu jest budynek, dobra. No to do niego zrobimy sobie. No i kurczę, trzeba obadać jeszcze, czy tyle mi wystarczy platformy. Wydaje mi się, że tak, no. To już jest 1/4 świata, tak powiedzmy. Mniej więcej. Dobra, no to wychodzimy sobie stąd. Szybko przepalamy, bo już ten odcinek ma więcej niż planowałem. Chwila? Co? Nie starczyło mi? A, dobra, w sumie nie starczyło mi na wykopanie całego Hellstone'u, ale... ale handgun to już mi wystarczy na ulepszenie go. Dobra. Bo się zdziwiłem tak, co jest grane, bo jeszcze mi zostały te bryłki. Dobra, i mamy Phoenix Blaster, niech będzie, i kolejny Blood Moon. No i co wam mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że wam się podobało, więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, do zobaczenia, no i cześć.